You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z wami 21 czerwca, to jest dzień tygodnia piątek. Tygodnia koniec i początek. Dla co niektórych, dla mnie tak naprawdę to jeszcze nie weekend, dlatego że chociaż w sumie trochę weekend, bo sobotę mam wolną, w niedzielę idę do pracy niestety, ale za to później właśnie mam poniedziałek i wtorek wolne, w środę miałam mieć wolną, ale pracuję i to będzie już ostatni tydzień, słuchajcie, mój przed samym wyjazdem, także tego tygodnia mam chyba w środę i w sobotę dwa fule, czyli do 12 w nocy jestem, więc masa krito. Ja właśnie czekam, woda mi się gotuje na kawcie, mam już cały kubek wody. Wody z cytrynką, którą jak wam już powiedziałam chyba nie wiem z miesiąc temu, że zaczęłam właśnie pić i staram się pić. Pewnie nie piję 3 litrów codziennie, bo myślę, że nie, ale staram się przynajmniej te 1,5 litra do 2 litrów, myślę, że ogarniam. Ciężko też to policzyć, bo tak naprawdę to piję w takich, wiecie, w takich właśnie ilościach kubkowych i czasami jest to tak, że wypiję 4-5 kubków takich, nie wiem ile ten kubek ma. A czasami wypiję, wiecie, 2-3 tylko takie buteleczki małe. Także to wszystko zależy. Przyszła do mnie właśnie przed chwilą przesyłka, także też wam pokażę, co przyszło. Powinno chyba to przyjść. A Dress Lily? Chyba z Dress Lily. Napisałam, słuchajcie, maila do jak to ostatnio, Lovely Wholesale. I zobaczymy, oni tutaj wiecie, piszą mi, żebym wysłała im inwoz. Jak tutaj żadnego invoice'u nie dostałam, żadnego rachunku nie dostałam, po prostu to jest informacja z poczty tylko, że muszę opłacić po prostu jakieś cło czy coś, tą opłatę taką. I to było naklejone, słuchajcie, naklejkami na kopertach, a ja dostałam tylko awizo, że muszę iść i zapłacić te 12 funtów i 5 pi. No i oczywiście ja im to wszystko wysłałam w zdjęciach, ale oni twierdzą, że wiecie, że rachunku nie dostałam, więc im napisałam wczoraj, że sorry, ale tak się nie umawialiśmy, nie ma nic w umowie o tym, żebym ja pokrywała jakikolwiek koszt wysyłki, bo nawet gdyby to było, to wtedy nie ma tematu, wtedy ja to wiem odgórnie, ale jeżeli ja nigdy nie miałam pokrywać kosztów wysyłki, to dlaczego mam to zrobić tym razem? Także to było nie w porządku z ich strony i przyznam wam szczerze, że podziękuję im na pewno za współpracę, jeżeli nie odzyskam pieniędzy z powrotem. Dobra, woda mi się zagotowała, więc wstawiam wodę. To jest znak, że jeszcze się nie obudziłam. Jest godzina po 9:00, wyszykowałam dzieciaki póki co tylko do szkoły. Będę musiała wylecieć szybko też do polskiego sklepu, bo wczoraj odłożyłam tam sobie 2 gazety. Słuchajcie, że kurde, muszę uczesać. Pielęgnację muszę iść zrobić, także jak sobie siądę do biurka przy pielęgnacji, to wtedy pokażę wam, co przyszło, a dopiero później zrobimy sobie try on. Później albo już jutro, bo mówię, dzisiaj idę do pracy, jutro mam wolne. Także co, ja wam życzę przemiłego dnia, miłego oczywiście oglądania. Nic teraz się nie będzie działo, bo tak jak mówię, to są dni, kiedy pracuję, więc jakby no nigdzie was nie będę mogła zabrać, bo nigdzie nie będę się z domu ruszać, bo muszę być pod pracą. Blisko pracy. Dobra, robię sobie śniadanko i odzywam się do was za chwilę. Ta-da-da-da. No i przybywam do was, bo właśnie zedytowałam, w sensie konwertuję się teraz. Kolejny, już ostatni mój plik. I to jest plik z makijażem wykonanym z paletkami Roxy, które do mnie przybyły. No i teraz czas na sprawdzenie... Czy są nowe komentarze? Mamy coś nowego. Sprawdzimy sobie na vlogu. Przeczytamy sobie komentarze od was. Aż jeden. Buty z Aldo są mega. Bardzo dziękuję Angeli. Bardzo proszę. Zatwierdzamy komentarz. I opublikujemy go. O, no i jedziemy. Polubimy. I napiszemy. Dziękuję. O, bardzo proszę, sorki, no, także bardzo dziękuję wam za wszystkie komentarze, bo widzę, że wzięłyście sobie to do serca i piszecie. I mimo iż chciałabym, żeby było ich jeszcze przynajmniej z 2 razy tyle, to i tak jest naprawdę super. Także co, ja spadam teraz do pielęgnacji, dopiero się obrobiłam, jak widzicie. Okidoki, czekajcie, wracam do głównej strony.
Nie odtwarzaj mi się w filmie, spauzuj się. Super, ekstra. 2 dni temu dodałam filmik, także czas na film. Poczekajcie, dobrze mówię? Tak, 4 dni temu, 2 dni temu, 6 dni temu, czyli 2 dni temu, czyli dzisiaj wypada jakiś chyba filmik. No dobrze, to skoro wypada, to wchodzimy w menadżer filmów i za chwilę wybiorę filmik, zrobię opisy i będziecie mieć co oglądać. No, widzicie, jak mi się rusza komputer? Masakra jakaś. Dobra, który filmik, zobaczcie, ile mam zapasów. Teraz mamy tu. Vlog mierzymy chyba Shein. Także ja teraz muszę przejrzeć ten filmik, dodać do niego wszystkie opisy, wszystko, wszystko i 20 minut będzie miał, także myślę, że spoko. Także biorę się za opisywanie, uzupełnianie wszystkiego i dzisiaj będzie udostępniony. No i okidoki, ja się, słuchajcie, wyszykowałam. W ogóle pomyliło mi się, nagrywałam Wam teraz coś na story zamiast na vloga. Nieważne, nagram jeszcze raz. Właśnie wychodzę, wyszykowałam się bardzo na sportowo, jestem no make-up, kompletnie nie mam makijażu. Zero, mam tylko serum na twarzy, te z Guerlain, te Big Low, dopiero przed pracą będę aplikować sobie odrobinę podkładu. Mam olejek na ustach z Clarins i tylko leciuteńko poprawione pomadą od Benefit, tą Cabral brwi. Mam kolczyki z H&M, te, które teraz zakupiłam. Kurteczka z TK Maxa, które też kupiłam i Wam ostatnio je pokazywałam. Torebka to oczywiście standardowo podróbeczka Yves Saint Laurent. Tam na dole dalej spodnie z Shein i buty te moje adidaski. Oraz body, nie wiem, czy z H&M-u, czy z Primarka, już nie pamiętam. Ale wiem, że było jakieś przecenione, jakieś bardzo tanie. Także tak ja się prezentuję. I co? I lecę do polskiego sklepu. No i polecam case'y oczywiście. Case. Stylizacja.tv. Cały czas go noszę i nawet jak go zamienię, to mam już kupione 2 ringi do kolejnych moich case'ów. Będę sobie je po prostu wymieniać. Także marmurek górą. Tak wyglądam i lecę. A kolczyki po prostu sztos. Zakochana jestem w nich. Czekajcie, bo jest... O! Naprawdę są świetne. Także ja spadam! No i hejo, hejo, ja już właśnie wróciłam. Okidoki, musiałam tylko, przepraszam, wytrzeć ekranik. Postaram się Was włożyć do szafki, jak mi się oczywiście uda i jak nie będzie tak za ciemno. Może być, co? I co znowu gadasz? Dlaczego Ty mi zawsze przeszkadzasz? Nie wiesz? No to wskakuj na to pudełko sieci, patrz. Nie? A co chcesz robić? Nie wiesz? No co chcesz robić? Pokaż się, że jesteś i że prosisz o uwagę, tak? Halo, halo, proszę o uwagę, wskoczyłabyś do tej szafki? Tak? Ojej, ale tam nie ma kiełbasek ani nic takiego. Tu jest kiełbaska, zobacz. Cielaszki tu są. No Jezu. O Jezu, cielaszki me. Też lubię. No? Ja też je lubię, lalo. No, także już przyczyna znana. Dlaczego lalo szaleje, tak? To przez te cielaszki. Jak nie, jak tak. Dobra, ja się rozemłam. Czekajcie, no bo mnie będą poprawiać, że powiedziałam rozemłam, że nie ma takiego słowa. Nieważne. Kto by się takimi pierdołami przejmował, nie? Mówię, chcę, jak mi się podoba, jak mi wygodnie i często i gęsto posługuję się po prostu takimi słowami. Wiecie, po prostu tak sobie gadam, bo sobie tak gadam i nie ma, wiem, że ich w słowniku. Wiem, że ich nie ma w słowniku. Dwie, po które poszłam, które prosiłam, żeby mi odłożono, to są właśnie te dwie rzeczy. Klaudia, Oliwia. Kiedyś się śmiałam jeszcze, jak z Tomkiem byłam, że miałam 2 dziewczyny koło siebie i zawsze kupowałam Klaudię, Oliwię, to miałam też 2 dziewczyny koło siebie. No, teraz już mi została tylko Oliwia. Co ty robisz? To przestań! Bo siedzieć to kopiesz jeszcze. Także to zakupiłam jeszcze herbatę właśnie, bo się spostrzegłam, że już nam się skończyła malinowa saga, bardzo szybko nam się skończyła. Ostatnio jak Wam ją pokazywałam, to już wczoraj był koniec, ostatnio wypiłam. Oczywiście mleko łaciate, ponieważ też się skończyło. 2 pomidorki do kanapek, nie biorę nigdy więcej, bo one się naprawdę mi tutaj psują, a ja nie lubię też trzymać wszystkiego mocno w lodówce. I cielaszki, całą paczkę wzięłam, bo u nas bardzo szybko schodzą.
I za wszystko wyniosło mnie 7,38. Także taki mój rachunek. Ja robię sobie właśnie kawę. Teraz wam może pokażę mniej więcej, chociaż i tak nic nie widać, tą stylizację moją dzisiejszą. No boję się trochę, żeby mi telefon nie upadł. No nie widać, nie? No dobra, w każdym razie widzicie teraz body, mam body i mam ze spodniami i wszystko fajnie do siebie pasuje i bardzo jest to wygodne. Jedyne, do czego mogłabym się tak leciutko przyczepić, to słuchajcie, długość spodni, ale to nie jest wina długości spodni, tylko moja. Ja lubię mieć bardzo rzeczy długie, a one mają zwężane tutaj, wiecie, zwężacze przy kostkach, no i czuję, że jest to przy... czuję, że jest to do kostki. Także kwestia przyzwyczajenia, ale uwielbiam te spodnie, są strasznie miękkie, strasznie takie przyjemne, mają super kieszenie. W ogóle zapomniałam, że mam kieszenie, bo w ogóle bym torebki nie brała, bo i by mi się zmieścił i telefon, i pieniądze, i karta, i wszystko. No, także co? Za chwilę zrobię sobie jakąś kanapkę, kawę, albo może paróweczkę i przyjdę do Was, słuchajcie, tam do pokoju, gdzie nagrywam, dlatego że pokażę Wam przesyłkę, która do mnie przyszła i to właśnie chyba bodajże z Dress Lily. Postawiłam Was, słuchajcie, na dwóch pudełkach na statywie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie tutaj widać. Przybędę do Was właśnie teraz już z unboxingiem tego, co do mnie przyszło. Z tego, co mi się wydaje, to będzie to, słuchajcie, zamówienie z Dress Lily, bo w sumie tylko na nie jeszcze chyba czekałam. Tak, ponieważ z Lovely Wholesale to przyszło, z Shein już Wam pokazałam, nawet dzisiaj Wam udostępniłam dokładnie. I jeszcze czekałam z Dress Lily. Jak wiecie, teraz jest okres taki ślubów, wesel i tak dalej, także imprezowo, okolicznościowo. No i właśnie z tej okazji wedding, słuchajcie, firma się do mnie odezwała, że... Mogę coś po prostu wybrać sobie, tam podejrzewam, było chyba albo do jakiejś kwoty, chyba do kwoty jakiejś, że mogę wybrać sobie rzeczy do jakiejś kwoty związane właśnie z okolicznością wesela, czyli dajmy na to, że idę na wesele i co ja bym na przykład z ich strony sobie zamówiła, co bym Wam mogła polecić, na przykład oczywiście o ile to się też sprawdzi. Czyli oczekiwania kontra rzeczywistość, wiadomo. No i żebym sobie właśnie wybrała jakąś tam kreację, powiedzmy, na tą okoliczność, czyli właśnie wesel. Ja Wam powiem tak, co do wesel, jeżeli chodzi o sytuację u mnie, nie pamiętam, kiedy byłam na jakimś ślubie. Nie pamiętam, chyba ostatnim był chyba mój. No, wesele są naprawdę fajne. Ogólnie lubię, jeżeli jest fajne towarzystwo, jeżeli nie ma tam ludzi z kijkami tak zwanymi w tyłkach. Lubię, gdy ludzie się od razu bawią, a nie, że czekają, że muszą się, wiecie, napić, żeby dopiero pójść na parkiet. Tego nie znoszę. Ja nie cierpię tańczyć w parach. To jest mój taki minus, a niestety na weselach kto wuje, kto prawuje, kto praprawuje, kto jakiś tam znajomy, kolega, kuzyn, wszyscy rwą do tańca. I powiem Wam, że tego jedynie tego tak naprawdę to tak za bardzo nie lubię, bo ja lubię tańczyć sobie sama. Nie lubię, gdy ktoś mnie trzyma za ręce i w ogóle nie lubię czegoś takiego. Nie lubię tańca w parach, nie lubię w ogóle jakichś tam sals, latino, wiecie, tych takich w parze, towarzyski i tak dalej. Jeśli już, to bardziej zawsze mi się podobały breakdance, taki taniec uliczny, no tak to tak. W każdym razie, jeśli chodzi o wesela, to u mnie szykuje się jedno, wiem, że we wrześniu, ale niestety na nim nie będę mogła być, bo pracuję i nie mogę wziąć wolnego, gdyż wolne akurat mam właśnie teraz lipiec do pierwszego tygodnia sierpnia. Ubolewam oczywiście, bo to jest wesele mojej kuzynki tak, i właśnie u nich będzie wesele i moja stylizacja jest... Normalnie ktoś wszedł do domu. A czemu ty wszedłeś do domu? A, bo dzisiaj piątek! Jeszcze udaję, że nie wszedł. No chodź, chodź. Misiu, bo nagrywam. Dzięki. Synek wrócił mój. Hejo, powiedz. Hejo. Hejka. Kryjo. Hejka. No, brykaj, kochani. Dziękuję bardzo. Rozbierz się i tam masz te kiełbaski w lodówce, to proszę sobie tylko odgrzej. No i co? I co ja mówiłam, bo z wrażenia zapomniałam. Wspomniałam, że dzisiaj jest piątek i że dzisiaj,
dzisiaj kończył dużo szybciej. Ja nie wiem w ogóle, zapomniałam całkiem, myślałam, że kończył normalnie. No dobra. W każdym bądź razie, o czym mówiłam? Aha, że ja, słuchajcie, wybrałam taką kreację, w której jakby ja poszłabym z chęcią na wesele. Starałam się też wybrać, ja w ogóle przy doborze kreacji nigdy nie robię czegoś takiego, co robi bardzo duża ilość dziewczyn, kobiet, z tego co widzę oczywiście, z moich obserwacji, że kupują coś na tą jedną okoliczność. Po prostu tylko na tą jedną, koniec, później już tego ani nie założą, ani nic. U mnie wygląda to następująco, że ja staram się dobrać sobie taką kreację, no powiedzmy nie kreację, może sukienkę po prostu, czy tam cośkolwiek, czy to garniturek, czy coś, taką, w której jakby jeszcze gdzieś będę mogła pójść. Czyli to nie jest tylko taka jednorazowa, na jedno wesele, jeden ślub i potem do szafy i siup i chlub. No, także mam nadzieję, ja już nie pamiętam nawet co wybrałam, wydaje mi się, że powinny być tutaj dwie sukienki, jedno tło nowe, bardzo zabawne, została mi po prostu tam jakaś kwota do wykorzystania i weszłam w tła i od nich brałam te tło. Weszłam w tła i po prostu te było akurat w bardzo niskiej cenie i było słodkie i takie śmieszne i zobaczymy, jeżeli się nada, to się nada, a jak nie, to po prostu i tak mi gdzieś tam posłuży na pewno na, nawet do robienia zdjęć czy jakkolwiek. Także nie wiem jeszcze, czy to użyję jako tło i dwie sukienki i nie pamiętam co jeszcze. Także teraz za chwilę się dowiemy, co zamówiłam.